Działdowo inwestuje w modernizację oświetlenia. Ulice Parkowa i Jasnyka otrzymały nowe LED-owe lampy, a stare, energożerne zostały wyłączone. Rok 2022 jest również kolejnym rokiem, kiedy inwestujemy pieniądze w modernizację infrastruktury elektrycznej. Chodzi tutaj głównie o miejskie uliczne oświetlenie. Chcę powiedzieć Państwu, że w ostatnich czasach na giełdach towarowych stawki za 1 MWh prądu dochodzą nawet do 1300 zł. Na szczęście gmina miasto Działdowo ma podpisaną umowę do końca 2023 roku i na dzień dzisiejszy aż tak wysokie stawki nam nie grożą, co nie oznacza, że musimy podjąć już dzisiaj szeroko zakrojone działania, które pozwolą nam w znaczny sposób ograniczyć zużycie energii. Po pierwsze, wpisuje się to w naszą politykę klimatyczną. Oczywiście gmina miasto Działdowo nie ma jeszcze takiego dokumentu strategicznego, natomiast przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie i również przygotowujemy się do tego, żeby gmina miasto Działdowo była samowystarczalna, stąd też pracujemy nad dwoma projektami dwóch dużych farm fotowoltaicznych, które mam nadzieję powstaną w najbliższej przyszłości. Natomiast zanim docelowo one powstaną, robimy wszystko, żeby ograniczyć zużycie energii, stąd też na ulicy Parkowej i na ulicy Asnyka zostało wymienione, zmodernizowane oświetlenie, pobudowane nowe oświetlenie LED-owe, które w znaczny sposób ograniczy zużycie prądu. Chcę powiedzieć, że obecne lampy LED-owe są o mocy 72 W, natomiast te, które wiszą po drugiej stronie ulicy, są to sodowe lampy o mocy 400 W, a więc przelicznik jest bardzo prosty. Będzie to nam generowało bardzo duże oszczędności. Druga pozytywna rzecz to jest taka, że w miejscu, gdzie zostało pobudowane to oświetlenie, jest stary chodnik i my z jego wymianą wstrzymywaliśmy się przez długie lata, wiedząc, że będą tutaj inwestycje ziemne. W tym momencie, kiedy zostało to oświetlenie pobudowane, ten chodnik w najbliższych latach będzie mógł być wymieniony, zmodernizowany na nowe. Inwestycja pomoże ograniczyć zużycie energii elektrycznej. To oczywisty plus. Kolejnym jest rzecz jasna mniejszy wpływ na środowisko.